Witamy bardzo serdecznie na turnieju Smoka dla rocznika 2011 w Skawinie. Jest z nami trener Dunajca Nowy Sącz. Dunajec Nowy Sącz w tym kręgu trenerskim znany jest tego z bardzo dobrego szkolenia i później wybierania co najlepszych zawodników do większych klubów. Trenerze, jesteście dzisiaj z nami na hali w Skawinie. Jak wrażenia po pierwszej części turnieju? No, na pewno byłyby lepsze, jakby wyniki były lepsze, ale powiem tak. Póki co my się nastawiamy na to, żeby oni nauczyli się grać. Wyniki przyjdą później same, tak myślę, że przyjdą same. Na razie mają grać. No dzisiaj nam troszeczkę szczęście nawet w tych pierwszych meczach nie dopisuje, bo gra jest, powiedzmy sobie, dobra. No ale nie mam szczęścia, żeby wykończyć akcję. Bo akcje są, sytuacje są, brakuje szczęścia, żeby strzelić. Muszę, trenerze, potwierdzić. Bardzo fajną piłkę gracie. Mieliście mocnych rywali na początek, też trzeba to przyznać. I wcale nie ustępowaliście im pod względem piłkarskim. Szczęście. Trenerze, jak trener tutaj oceniłby tą swoją drużynkę na turnieju Smoka? Po pierwsze, to cieszę się, że jesteśmy tutaj zaproszeni, że udało nam się przyjechać. Turniej bardzo silny. I myślę, że to jest kolejne doświadczenie, które moi zawodnicy zbierają, a to będzie procentować pewnie w przyszłości, bo granie z drużynami, które są spoza naszego regionu, powiedzmy Nowosądeczyzny, czyli tutaj jeżeli chodzi o w ogóle miasto wojewódzkie, Kraków i poza granicę naszego państwa, bo są drużyny z zagranicy, myślę, że to jest bardzo dobra forma tej rywalizacji, takiego szkolenia się, że gramy z kimś innym, z kimś, kto ma, powiedzmy, inny styl grania, do którego trzeba się dopasować. Trenerze, jak pod względem organizacyjnym można wystawić ocenę organizatorom? Myślę, że bardzo wysoką, bo powiem panu tak, szczerze, ja lubię jeździć na turnie, gdzie nie ma za długich przerw i ta gra jest w miarę płynna, że nie musimy czekać po parę godzin nieraz. Są takie turnie, że czeka się po parę godzin, a tu nie o to chodzi, bo mówię, dzieci się szybko nudzą, one potrzebują cały czas takiego impulsu, a jak są mecze przeplatane krótką przerwą, myślę, że to jest najważniejsze, co może być. Trenerze, my gratulujemy drużyny, gratulujemy podejścia, dziękujemy za bardzo ciepłe słowa, no i nie zatrzymuję, bo wiem, że drużyna czeka. Tak jest, zaraz gramy mecz. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.